Pan w otwartość naszych serc i serc wszystkich ludzi decydujących o losach Polski na działanie Ducha Świętego. Boże działanie. Na działanie Matki Najświętszej, naszej Matki i Królowej. W sposób szczególny polecamy intencje tej mszy świętej koncelebrowanej. Ksiądz Radosław sprawuje tę Eucharystię z prośbą o szczęście nieba dla świętej pamięci Jana Kopyta w czwartej rocznicy śmierci. Jest to intencja córki Lucyny z rodziny. Ksiądz Stanisław sprawuje tę Eucharystię z prośbą o szczęście nieba dla zmarłych Zbigniewa Frankowicza, pseudonym błyskawica żołnierza 1. Pułku Strzelców Ochrańskich Armii Krajowej, a za zmarłą żonę Marię, córkę Krystynę. Jest to intencja rodziny. Ja sprawuję tę Eucharystię z prośbą o szczęście nieba w świętej pamięci Jana Mirka, pseudonim Kęs oraz zmarłych kolegów partyzantów z oddziału topu 1. Pułku Strzelców Ochrańskich Armii Krajowej i ich rodzin. Miłosierdzie Bożemu polecamy również świętej pamięci Anna Fomy, świętej pamięci Jana Kępała, za który poza parafią sprawowane są msze święte w regulianie wszystkich bliskich naszych zmarłych, wszystkich poległych w obronie ojczyzny naszych, wszystkich wiernych zmarłych.